Wrotnicz to bardzo ciekawe zioło. Jest ono niezwykle skuteczne i leczy wiele dolegliwości. A co najciekawsze, jest tak skuteczne, że aż zostało zakazane. Urzędnicy unijni stwierdzili, że zioło to zawiera tak silne leczniczo substancje, no że trzeba zakazać jego stosowania, ponieważ głupi ludzie mogą je łatwo przedawkować i wpędzić się w poważne problemy. Zapomnieli tylko o tym, że to zioło, jak i setki i tysiące innych ziół, jest stosowane w medycynie naturalnej całego świata już od wielu set, a nawet tysiącleci. I poparte jest to potężną wiedzą zielarzy, naturoterapeutów, którzy doskonale wiedzą, jak stosować wrotycz, jakie dawki i jakie preparaty zaaplikować osobie, której dolega jakieś schorzenie. Myślenie takie zakłada, że zielarze oraz naturoterapeuci są debilami, którzy nie potrafią korzystać z podręczników zielarstwa, z farmakopei stworzonych na przestrzeni wieków przez praktyków zajmujących się właśnie leczeniem za pomocą ziół. Czy to jest wyraz troski o nas, czy tylko kolejny element zniewolenia, uzależnienia nas od dużych koncernów? Myślę, że każdy musi odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Ja natomiast uważam i mam nadzieję, że wrotycz będzie gościł w naszych domowych apteczkach cały czas i nigdy z nich nie zostanie wyrugany. Jest to darmowy surowiec leczniczy, który sobie sami możemy pozyskać właśnie teraz, kiedy wrotycz kwitnie, zbiera się zarówno ziele, jak i kwiaty. Surowcem leczniczym są też owoce wrotyczu, które zbiera się podczas ich dojrzewania. Głównym składnikiem olejku zawartego we wrotyczu jest tujon. Rzeczywiście substancja ta wykazuje działanie trujące, ale tak naprawdę o tym, czy będzie to lek, czy trucizna, decyduje dawka. Wiedział już to Paracelsus, my też o tym wiemy. Natomiast oprócz tujonu we wrotyczu jest taka olbrzymia masa substancji przeciwzapalnych i innych składników działających leczniczo nasz organizm, że tak naprawdę okazuje się, iż w wielu, wielu lekach syntetycznych znajdziemy właśnie te związki chemiczne, które są zawarte we wrotyczu. I co ciekawe, pozyskiwane są one z dużo droższych, egzotycznych roślin. My natomiast mamy to szczęście, że mamy tą cudowną roślinę, która zawiera je w sobie w naprawdę olbrzymim spektrum i możemy z nich śmiało korzystać. Oczywiście ściśle według wskazówek doświadczonych zielarzy i naturoterapeutów. A o to nie trudno. Literatura fachowa jest naprawdę szeroka. Między innymi dr Henryk Różański, który przedstawia bardzo dokładne receptury, bardzo dokładne przepisy, jak korzystać właśnie z preparatów wrotyczowych. Najbardziej obiecującym działaniem wrotyczu jest jego działanie przeciwnowotworowe. Dzieje się to tak za sprawą kilku flawonoidów znajdujących się w składzie ziela, kwiatu, owocu tej właśnie rośliny. Wzbudzają one apoptozę, czyli inicjują procesy samodestrukcji komórek nowotworowych. Silnie dezynfekujące właściwości wrotyczu predestynują go do stosowania jako skutecznego środka przeciwpasożytniczego, przeciwrobakowego i to zarówno do zastosowań wewnętrznych, czego nam zabrania Unia, jak i do zastosowań zewnętrznych. Jacyidyna i kwercetyna w nim zawarte działają przeciwhistaminowo, czyli działają przeciwalergicznie. Preparaty wrotyczowe pobudzają siłę skurczu mięśnia sercowego, usprawniają jego pracę, pobudzają procesy oddechowe, regulują także gospodarkę hormonalną, co ma szczególne znaczenie dla kobiet przechodzących okres menopauzy. Stosowane wewnętrznie oraz zewnętrznie hamują także procesy autoagresji, dzięki czemu mają niebagatelne znaczenie przy leczeniu, wspomaganiu leczenia chorób autoagresywnych, takich jak wszelkie problemy skórne, toczeń, rumień,
i tego typu problemy wynikające z nadaktywności naszego układu immunologicznego. Przyspieszą także dojście do pełnego zdrowia przy wszelkich przeziębieniach, infekcjach, grypie, przy przeziębieniach zarówno typu wirusowego, jak i bakteryjnego. Wyciągi wodne z wrotyczu działają także świetnie antyagregacyjnie na krew, zapobiegając powstawaniu zakrzepów, zatorów, zapobiegając odkładaniu się blaszki miażdżycowej w naszych tętnicach. Wyciągi alkoholowe, a także ocet przygotowany z wrotyczu świetnie działają zewnętrznie na wszelkie zmiany trądzikowe, na ropnie, na obrzęki, siniaki, stłuczenia, na wszelkie niespecyficzne zmiany skórne, na wszelkie tego typu niedoskonałości naszych powłok cielesnych wynikających właśnie z stanów zapalnych, nawet niewiadomego pochodzenia, w tym właśnie też pochodzenia autoagresywnego. Świetnie także usprawią nasze trawienie, zwiększą ilość soków żołądkowych, ilość pepsyny, pomogą w problemach z pęcherzykiem żółciowym, z drogami żółciowymi, spowodują złagodzenie kolek, wzdęć, gazów. Różański wspomina też o tym, że krople wrotyczowe mogą nam przynieść dużą ulgę w ropnym zapaleniu zatok przynosowych. No i oczywiście działanie przeciwpasożytnicze, przeciwrobakowe, świetne działanie na świerzb, na kleszcze, na wszelkiego innego rodzaju pasożyty, które nękają nasze powłoki cielesne, ale także na pasożyty, które dostały się już do naszego organizmu i zaatakowały nasz układ pokarmowy. Preparaty z wrotycza trzeba stosować ostrożnie, uważnie, ściśle według wskazań zielarzy, naturoterapeutów, ponieważ rzeczywiście jest to zioło silnie działające i można je dość łatwo przedawkować. Objawami przedawkowania wrotyczu będzie częstomocz, będą bóle głowy, będą nudności, będą wymioty, mogą się pojawić omamy, halucynacje. Może też dojść do zaburzenia akcji serca i wtedy niestety, ale trzeba bezzwłocznie udać się na SOR, powiadamiając lekarzy o tym, że przyjmowało się właśnie wrotyczowe preparaty. Zamieszczam w opisie filmu kilka prostych receptur, jak własnoręcznie przygotować skuteczne i bezpieczne preparaty z wrotyczu i jak je stosować. Dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że grono osób zainteresowanych naturoterapią, zielarstwem będzie się w naszym kraju stale powiększało, ponieważ to naprawdę świetna gałąź nauki, wiedzy, która może pomóc nam w naszym codziennym życiu, która może nam rzeczywiście ułatwić wiele, wiele spraw dzięki temu, że będziemy świadomie dbali o własne organizmy, własne zdrowie.